staramy się zachęcić mieszkańców, pracowników instytucji, uczniów, studentów, wszystkich chętnych do tego, aby Wałbrzych po tym weekendzie rzeczywiście był miastem już wiosennym, po zimowym przybrudzeniu, żeby nie było śladu. Takich miejsc dystrybucji, narzędzi, worków, rękawic, kontenery będzie kilkanaście, prawie 18. Lista jest dostępna od przynajmniej 3 tygodni na stronach internetowych, ale również rozpropagowana na City Lightach i w wielu innych miejscach. To są takie punkty, powiedziałbym, dość tradycyjnie kojarzące się ze sprzątaniem, właśnie z takimi akcjami. Dla przypomnienia, to okolice Palmiarni, to jest okolice sklepu Lidl i Biedronka na Podwalu, to jest niedaleko ulicy Kusocińskiego na Piaskowej Górze, to jest przy pomniku Trudu Górniczego na Alei Wyzwolenia w centrum miasta, okolice Nowego Miasta przy hali lekkoatletycznej, to jest również Sobięcin przy ulicy, skrzyżowaniu ulicy Kosteckiego i 1 Maja i w wielu innych miejscach. W każdej dzielnicy mamy punkt, gdzie będziemy za darmo dystrybuować, wypożyczać, czy też dawać rękawice, worki, narzędzia, które służyć będą do sprzątania w tym miejscu. To wszystko zostanie później posprzątane w ciągu paru dni przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, nieodpłatnie odebrane w postaci tych worków wypełnionych właśnie takimi odpadami, śmieciami, które po zimie gdzieś tam zalegają. Zachęcam wszystkich, od najmłodszego przedszkolaka, jeśli będzie miał czas, aż do seniorów, żebyśmy się spotkali właśnie w sobotę, w najbliższą sobotę o 9:00, w każdym miejscu, gdzie tylko będziemy czuć potrzebę, żeby wyjść, spotkać się z sąsiadem, pogadać, być razem, a jednocześnie coś zrobić na rzecz naszego miasta, które jest przecież naszą małą ojczyzną i tak to postrzegam.